Dokonujemy zmiany nazwy zadania. Jak pamiętacie Państwo, na poprzedniej sesji była podjęta uchwała, zostało wprowadzone zadanie budowa nawierzchni ulicy Kwiatowej. Następuje zmiana, przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej. Kwota pozostaje bez zmian. Nowym zadaniem, które zostało utworzone i ujęte w przedmiotowym projekcie uchwały, jest utworzenie, jest przebudowa nawierzchni ulicy Krychice. Jest to kwota na 25 tysięcy przeznaczona na dokumentację. Środki na to zadanie zostały przesunięte z zadania opracowania dokumentacji projektowej ulicy Zgierskiej, kwota 20 tysięcy złotych, oraz z budowy hali sportowej w systemie pasywnym przy ulicy Gimskiego, kwota 5 tysięcy złotych. Utworzenie nowego zadania, przebudowa ulicy Reja i ulicy Kasperowicza na kwotę 81 tysięcy złotych. Tutaj środki zostały przesunięte z wydatków bieżących. Z dróg. Kolejnym przesunięciem jest przyznanie dotacji dla OSP Konstanty Włócki. Dotyczy tutaj ta dotacja zakupu dwóch tylnych bram garażowych w budynku strażnicy. Jest to dotacja w wysokości 9 tysięcy złotych. Kolejne przesunięcie dotyczy żłobka miejskiego. Chodzi tutaj o przesunięcie w kategorii wynagrodzeń. Kolejne przesunięcia dotyczą dotacji, przekazania środków w formie dotacji dla miasta Fabianice. W związku z współfinansowaniem punktu katechetycznego dla uczniów będących mieszkańcami gminy Konstantynowo-Łódzki. Jest to kwota 4607 zł. Utworzenie zadania majątkowego w ramach projektu Nasze Małe Przedszkolaki, kwota 5 tysięcy zł. I tutaj opracowanie mapy do celów projektowych, inwentaryzacja budynku oraz dokumentacji projektowej w ramach zadania przebudowa budynku przy ulicy Lutowierskiej 4. Kwota 7900 zł oraz opracowanie programu rewitalizacji gminy Konstanty Włócki na kwotę 20 tysięcy zł. Wcześniej też mówiłem o zadaniu przebudowa nawierzchni ulicy Krychice i tu jest też przesunięcie 5 tysięcy zł, o których wcześniej była mowa z rozdziału dotyczącego dróg. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji Budżetu i Finansów. Opinia Komisji pozytywna. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, Pani Jadwiga Czekajska. Ja chciałam zapytać odnośnie zwiększenia dochodów w kwocie 80 tysięcy przekazanych z PFRON-u na zakup samochodu. Czy gmina zamierza za te środki kupić, czy ma przygotowane środki? Ja jeśli nie, to czemu tutaj w tych zmianach nie ma takiej pozycji? Czy po prostu samochód będzie kupiony za środki przekazane tylko z PFRON-u? Proszę, pan skarbnik. Wydaje mi się, że zapis jest jasny, ale pan skarbnik wyjaśni. Szanowni Państwo, w uzasadnieniu, jak czytałem, na samym początku, w punkcie pierwszym, litera A, zdanie, wiersz, raz, drugi, trzeci, czwarte zdanie. Wkład własny na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na kwotę 55 tysięcy. To jest nasz wkład własny, a oprócz tego otrzymaliśmy tutaj informację, że zostały nam przyznane środki na 80 tysięcy z PFRON-u. To jest symulacja tych dwóch kwot. Proszę bardzo, pan Włodzimierz Iwasik. Moje pytanie dotyczy druku 211 i 212. Czy radca prawny zapoznał się i stwierdził zgodność pod względem formalno-prawnym? Brakuje takiej informacji na tych drukach. Radca prawny zapoznał się z treścią uchwały i uchwały zaopiniował pod względem formalno-prawnym. Proszę bardzo, pan Michał Paśnicki. Jeszcze w temacie tego pojazdu dla niepełnosprawnych, w optymalnym wariancie, kiedy możemy się spodziewać zakupu tego pojazdu?
Zapewne w tym roku. Już jak mamy teraz po dzisiejszej sesji, będziemy tworzyć specyfikację i w tym roku zakończymy ten temat. Dziękuję. Więcej pytań nie widzę, także przejdziemy do głosowania nad tym projektem. Jest to projekt uchwały nr 26/201/16 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 6 października 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 18/133/16 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2016. Uchwała zawiera trzy załączniki i przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Tym samym jednogłośnie przyjęliśmy uchwałę. I przechodzimy do kolejnego podpunktu, podpunktu B, czyli zmian wieloletniej prognozie finansowej gminy Konstantynów Łódzki. I poproszę pana skarbnika Roberta Zwierzyńskiego o omówienie zmian. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, w imieniu Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego proszę o podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 18/132/16 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2016-2031. Wraz z autopoprawką, która została złożona w dniu dzisiejszym, w części dotyczącej zapisu projektu uchwały oraz zmiany w załączniku numer 1 do przedmiotowego projektu uchwały. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o samą treść tej uchwały, to uchwała wprowadza zmiany polegające na zaktualizowaniu planów dochodów i wydatków od ostatniej sesji poprzez włączenie wszystkich zarządzeń, które zostały wydane przez burmistrza miasta w tym okresie, jak również zmian dotyczących w załączniku numer 2 w tak zwanym wykazie przedsięwzięć do WPF-u w pozycji 1321 limit na 2016 rok został zmniejszony z 49 tysięcy na 30 tysięcy i w pozycji 1327 podobna sytuacja. Limit z 1 100 000 został zmniejszony na 1 086 100. Zmiany te są wynikiem podjętej przed chwilą przez Państwa uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Konstantynów. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji Budżetu i Finansów. Opinia komisji pozytywna, również w trakcie komisji pan skarbnik sygnalizował autopoprawkę i jej przyczyny. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę pytań. Przystępujemy do głosowania. Jest to projekt uchwały nr 26/202/16 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 6 października 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 18/132/16 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Konstantynów Łódzkim na lata 2016-2031. Kto jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Kto jest przeciw? Nie widzę. Tym samym przyjęliśmy uchwałę. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Konstantynów Łódzkich. I poproszę pana Wincentego Kołacza o omówienie zmian.
warunkiem B treść się uchwały wprowadzającej regulamin w klasie niekryty błąd. Zostało pominięte słowo gminy w tekście w tytule regulaminu. W związku z powyższym paragraf pierwszy powinien brzmieć: wprowadza dostosowania regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Konstantynów i stanowiącym załącznik do uchwały. I paragraf trzeci powinien mieć brzmienie: traci moc uchwała numer 8/55/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Konstantynowskiej. Dzień Urzędowy Województwa Łódzkiego pozycja 2259 28 maja 2015 zmieniona uchwałą numer 21/171/16 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały numer 8/55/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Konstantynów Łódzki Dzień Urzędowy Województwa Łódzkiego pozycja 2295 19 maja 2015 roku. Urząd Wojewódzki jako organ nadzoru stwierdził, że uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach na terenie gminy Konstantynów i została podjęta z istotnym naruszeniem prawa. W piśmie wskazano 13 uwag odnoszących się do poszczególnych zapisów. Wszystkie uwagi zostały uwzględnione. Biorąc pod uwagę dużą ilość uwag, postanowiono im zostanie opracowany nowy projekt regulaminu. Mam pytanie, czy mam przedstawiać Państwu wszystkie po kolei zmiany? Ja myślę, że nie. Wszystkie zmiany są w materiałach. Wczoraj na komisji też żeśmy nie omawiali wszystkich zmian, ponieważ radni, mam nadzieję, że wszyscy zapoznali się z tymi zmianami. Proszę bardzo. Prosimy jednak, żeby Pan przedstawił te zmiany, ponieważ no, mieszkańcy nie chodzą na Komisję Rady Miejskiej, więc myślę, że taka informacja będzie dla nich pomocna już widać. Ja bym ustawał przy swoim, żeby jednak nie omawiać wszystkich zmian. Są w materiałach, można się z nimi zapoznać. Ja bym prosił podejść do głosowania. Proszę bardzo, poddajemy pod głosowanie. Kto jest za przeczytaniem, omówieniem wszystkich zmian? Kto jest przeciw? Ośmiu radnych jest za tym, żeby nie omawiać tych zmian, także nie omawiam. I poproszę o opinię Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego. Panie Zygmuncie, opinia komisji pozytywna. Przewodniczący komisji tutaj mówi, że jest pozytywna. Ja przeczytam jeszcze opinię powiatowej, Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej. Postanowienie na podstawie artykułu, no może nie będę podstawy prawnej czytał, Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Pabianicach postanawia nie wnosić zastrzeżeń do treści projektu uchwały Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Konstantynów Łódzki. Załączono do pisma zastępcy burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 26 września 2016 roku znak TI
www.7000.2.2016.uk. Uzasadnienie. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Pabianicach pozna poznaniu się z treścią projektu uchwały Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Konstantynów Łódzki, załączonego do pisma zastępcy burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z dnia 26 września 2016 roku. Znak ten, który wcześniej czytałem, nie będę go drugi raz może czytał, o wydanie opinii na podstawie artykułu 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości porządku w gminach nie wnosi uwag do treści wyżej wymienionego projektu. Wobec podwyższego Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Pabianicach orzekł w sentencji. Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, ulica Wodna 40, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach, ulica Kielińskiego 10/12, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Pabianicach, pani Małgorzata Sumińska. Tak, słucham. Mam pytanie, w jaki sposób skutecznie mieszkańcy zostaną poinformowani o zmianie tego regulaminu? W BIP-ie, o ile się nie mylę, są już projekty uchwał i nowy regulamin zostanie chyba udostępniony. Tylko na BIP-ie. Dziennik urzędowy. Tylko i wyłącznie. A jaka jest propozycja pana, panie radny? No wiem, żeby no, mieszkańców poinformować. To nie chcecie państwo... No nie wiem, informacje... Znaczy jest parę sposobów. No nie będę państwa uczył, jak to robić. No, Pani jest radny, więc pokażę, żeby też... Ja zadam o to, żeby moje mieszkańcy, mojego kręgu się dowiedzieli. Natomiast myślę, że mieszkańcy... Oczywiście państwo pewnie nie pozwoli na to, żeby mieszkańcy się dowiedzieli, jakie to są zmiany, więc wymagam tego, żeby dostali skuteczną informację. Wiemy, że BIP jest, nie każdy czyta, więc no, taka jest moja sugestia. Dokładnie. Żeby tutaj tą komunikację z mieszkańcami prowadzić skutecznie, bo są problemy i w budżecie obywatelskim, więc taka jest moja sugestia. Myślę, że pojawi się na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta na pewno, w BIP-ie na pewno. I na tablicach informacyjnych mieść. Za mało. Szanowni Państwo, jeżeli nawet w tej chwili omawialibyśmy zmiany, to mieszkańcy dowiedzieliby się tylko o zmianach, a nie o treści całego regulaminu. Obowiązkiem mieszkańca jest znać ten regulamin. I jeżeli ktoś ma wątpliwości do swoich zachowań, to na pewno ten regulamin odnajdzie i znajdzie odpowiedni paragraf dotyczący wątpliwości, które ma, jeżeli chodzi o utrzymanie czystości i zachowanie się, na przykład, nie wiem, przy wyprowadzaniu psa. Te regulaminy, na pewno, jeżeli ktoś jest zainteresowany, będą dostępne w urzędzie. W tej chwili, jeżeli chodzi o informację elektroniczną, to prawie wszyscy sobie z tym bardzo dobrze radzą. Także ja nie widzę tutaj problemu. Do tej pory nie było problemu, jeżeli chodzi o regulamin. Przecież regulamin funkcjonuje już od bardzo dawna. I teraz nagle wprowadzenie zmian podobno powoduje jakieś zamieszanie. Dziękuję. Proszę bardzo. Wczoraj była dyskusja na Komisji Infrastruktury, że jest problem ze śmieciami. Więc moim zdaniem każda informacja, nawet o zmianie regulaminu, która dotrze do mieszkańca, na pewne tematy go uwrażliwia i motywuje do pewnych działań. No więc myślę, że jest jednak sens informować mieszkańców, a nie tylko to, jak to się mówi, publikować w sposób, że albo przyjęty, czyli bibi tam co. Zapalajmy u tych mieszkańców jakieś no, światło w głowie po prostu. No. Oczywiście zgadzam się z panem radnym tutaj w tym temacie. Myślę, że mieszkańcy zostaną poinformowani. Tutaj pan burmistrz poinformuje nas na następnej sesji, w jaki sposób mieszkańcy zostali informowani o nowym regulaminie. Dziękuję. Dziękuję. Nie widzę więcej pytań. Przystępujemy do głosowania.
Jest to projekt uchwały nr 26/200 Szymona przez 16 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 6 października 2016 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Konstantynów Łódzki. Kto jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Tym samym jednogłośnie podjęliśmy uchwałę. I przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to punkt 8, czyli podjęcie uchwały w sprawie zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych. I pan Piotr Szefer, rozumiem, że będzie omawiał uchwałę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Urząd Miejski w Konstantynowie występuje do Agencji Nieruchomości Rolnych z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy Konstantynów Łódzki nieruchomości położonej przy ulicy Warzywniczej, oznaczonej jako działka 2 przez 318 o powierzchni 863 m2 w obrębie K17. Działka ta jest przeznaczona w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego na cel publiczny teren obsługi komunikacji. Załącznikiem do wyżej wymienionego wniosku jest uchwała Rady o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych przedmiotowej nieruchomości działki nr 2 przez 318. W związku z powyższym przygotowany został niniejszy projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego. Opinia Komisji Pozytywna. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę pytań. Przystępujemy do głosowania. Jest to projekt uchwały nr 26/204/16 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 6 października 2016 roku w sprawie zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych. Kto jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest? Czy pan radny też głosował? Przeciw? Nie widzę. Pan Konrad Sudra zagłosował. Także jednogłośnie uchwała została przyjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego, czyli logo. I poproszę pana kierownika Kacpra Denko o omówienie uchwały, projektu uchwały. Zaproponowany projekt logo gminy Konstantynów Łódzki został wyłoniony w ramach otwartego konkursu na logo ogłoszonego przez burmistrza Konstantynowa Łódzkiego w dniu 28 kwietnia 2016 roku. Konkurs został formalnie rozstrzygnięty po decyzji jury w dniu 8 czerwca 2016 roku w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Odbyło się posiedzenie jury konkursu pod przewodnictwem profesor Jolanty Rutkiej-Habisiak, rektor ASP w Łodzi. W jury znaleźli się również prorektorzy Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych profesor Mariusz Łukawski, specjalizujący się w projektowaniu graficznym, oraz profesor Mariusz Włodarczyk, specjalizujący się w komunikacji wizualnej. Projekt na logo zawiera księgę znaku, która określa specyfikację graficzną logo. Ustanowienie znaku graficznego logo gminy Konstantynów Łódzki jest jednym z podstawowych elementów promocji gminy. Logo oddaje najważniejsze cechy gminy Konstantynów Łódzki. Opracowane logo zainspirowane jest układem centrum miasta, linearny schemat prostopadłego skrzyżowania Zgierskiej, Łaskiej, Jana Pawła II i Łódzkiej stanowi główną część konstrukcji znaku graficznego. Środek okala wewnątrz kwadrat, plac Kościuszki, to w tym miejscu powstał w XIX wieku Konstantynów Łódzki. Dodatkowe elementy logo, linearne elementy wypełniają zewnętrzne przestrzenie znaku.
Cała forma sygnetu logo nawiązuje graficznie do uproszczonego symbolu tkackiego wątku i osnowy. Jest to odniesienie do włókienniczych tradycji miasta. Skośne ułożenie logo nie jest przypadkowe. Kąt pochylenia 18 stopni stanowi rzeczywisty układ prostopadłych ulic względem linii wschód-zachód. Zabieg ten nadaje logo bardziej dynamicznego charakteru, co nawiązuje do współczesnych aspiracji Konstantyna Wałbrzyskiego. Logo nawiązuje też wyglądem do technicznego układu scalonego, co ma oddawać inwestycyjny charakter miasta, nawiązywać do terenów przemysłowych oraz konstantynowskiej podstrefy łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej. Kolorystyka logo, barwa czerwona i żółta nawiązuje do barw miasta oraz województwa łódzkiego. Wybrane w konkursie logo stanowi oryginalny, prosty, uniwersalny znak, który nawiązuje do historii, układu urbanistycznego oraz rozwoju Konstantynowa łódzkiego. Ta forma graficzna wzmocni oddziaływanie promocyjne. Zastosowanie logo spowoduje, że gmina Konstantyn Włócki będzie wyróżniała się spośród innych i będzie rozpoznawana lepiej niż tylko przy użyciu herbu. Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki, po podjęciu uchwały jest uzasadnione i właściwe. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji Statutowej. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Mam pytanie. Na jakiej podstawie prawnej miasto sygnuje swoje aplikacje logiem, skoro nie przeszło to przez Radę Miejską? Pani Burmistrz. Do Pana Burmistrza ogólnie. W tej chwili posługujemy się projektem norm. Rozumiem, że to prawnie się trzyma głupy, krótko mówiąc. Kwestia druga. Ja będę głosował jako radny przeciwko temu logotypowi, ponieważ uważam, że logotyp jest składową większego projektu typu strategia promocji miasta, której miasto nie ma. I póki nie będzie strategii promocji, to same logo to nie daje wartości dodanej. Równie dobrze trzeba było powiązać to logo z jakimś hasłem promocyjnym miasta. Ale to jest efekt, to jest skutek szerszego projektu, którego nie ma. Więc tylko i wyłącznie dlatego będę głosował przeciwko temu projektowi. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Były uwagi do uchwały. Zgłoszone przez Pana Przewodniczącego na Komisji Statutowej do tego projektu uchwały. Mówimy o paragrafie. Tak. Paragrafie 5. Ale ja myślałem, że to już. Tak, więc tutaj chodziło mi, bo to są typowo takie. Literówki. Więc tak, Szanowni Państwo, w paragrafie 5, ustęp 2, w wersie 3 będzie zgodę na. Nie w wersie 3, tak? Można uzależnić od, to tutaj nie będzie można, tylko uzależnia się. Wyrażenie zgody uzależnia się. Przyjmujemy jako autopoprawkę. W wersie 1 sytuacja, przecinek, o których? W paragrafie 8, ustęp 1, zgoda na wykorzystanie znaku zostaje cofnięta. Nie może być cofnięta, tylko zostaje cofnięta. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej uchwały, odstępstwo od wydanej zgody, naruszenia postanowień umowy, odstępstwo od zasad określonych w księdze logo. I to jest koniec. Nie ma po uprzednim wezwaniu do zaniechania naruszeń. Ten, kto się stara, wie, o co się stara i na jakich zasadach to otrzymuje. W związku z tym my go nie musimy wzywać do zaniechania naruszeń. Jeżeli naruszy, odbieramy tą możliwość i tyle. Dlatego od zasad określonych w księdze logo, kropka, po uprzednim wezwaniu wykreślamy. Przyjmujemy jako poprawkę. Dziękuję bardzo panu Markowi Łopacińskiemu. Przystępujemy do głosowania. Jest to projekt uchwały nr 26 łamane przez 205 łamane przez 16 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 6 października 2016 roku w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego w nawiasie logo. Jest do uchwały dołączony jest załącznik, jest to księga znaku logo Konstantynowa Łódzkiego.
Kto jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dwie osoby. Tym samym przyjęliśmy uchwałę. I przechodzimy do podpunktu P, punktu 9 dzisiejszego porządku obrad. Zajmiemy się teraz nadaniem tytułu zasłużony dla miasta Konstantynowa Łódzkiego. I mamy dwie osoby, panią Barbarę Stachurską i panią Mariannę Gryń. Ja wnioskowałem o nadanie tytułu zasłużony dla miasta Konstantynowa Łódzkiego pani Barbarze Stachurskiej. Postaram się tutaj, czy w uzasadnieniu jest napisane, że pani Barbara Stachurska od 1978 roku jest członkiem Towarzystwa Śpiewaczego Ludna w Konstantynowie Łódzkim. W latach 1985-1990 była dyrygentem Towarzystwa Śpiewaczego Ludna. Natomiast od roku 1998 pełni funkcję prezesa tego stowarzyszenia, jednocześnie pełniąc funkcję dyrygenta chóru, pracuje społecznie na rzecz towarzystwa. Pod przewodnictwem pani Barbary Stachurskiej Towarzystwo Śpiewacze Lutnia w Konstantynowie Łódzkim brało udział w ogólnopolskich koncertach, festiwalach ziemi łódzkiej oraz imprezach miejskich, takich jak obchody dnia 3 maja, 11 listopada z pocztem sztandarowym, dożynki Dni Konstantynowa, rozpoczęcia i zakończenia roku kulturalnego, wysiady w Miejskim Ośrodku Kultury w Konstantynowie Łódzkim. Pani Barbara, oprócz tego, że dyryguje chórem i jest tutaj prezesem, prowadzi wszystkie sprawy urzędowe związane z towarzystwem, reprezentuje towarzystwo na zewnątrz, organizuje życie kulturalne dla członków towarzystwa oraz opiekuje się majątkiem chóru. Jej energia i praca doprowadziły do tego, że towarzystwo stało się widoczne na terenie miasta Konstantynowa Łódzkiego i województwa łódzkiego. W tym roku przypada 110. rocznica funkcjonowania Towarzystwa Śpiewaczego Ludnia w Konstantynowie Łódzkim, co uważam, że jest znakomitą okazją, aby uznać zasługi pani Barbary Stachurskiej, jej zaangażowanie w życie kulturalne naszego miasta i okolic i wyróżnić ją tym godnym tytułem. Dziękuję. Poproszę o opinię doraźną komisji do rozpatrywania wniosków, nadanie tytułów. Opinię mamy pozytywną, otwieram dyskusję. Proszę bardzo. Cytując pana przewodniczącego w temacie znakomitej okazji. Myślę, że tutaj przyznanie tych tytułów, oczywiście z tym się zgadzam. Co do pani Gryni, tych wydarzeń tutaj historycznych w Konstantynowie. Proszę o pani Stachurskiej. Rozpatrujemy nie to. Dziękuję bardzo. Prosiłbym uważnie słuchać. Widzę, że nie ma głosu w dyskusji, także przystępujemy do głosowania. Jest to projekt uchwały nr 26/206/16 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 6 października 2016 roku w sprawie nadania tytułu zasłużony dla miasta Konstantynowa Łódzkiego. Uchwała dotyczy oczywiście pani Barbary Stachurskiej. Kto jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Tym samym jednogłośnie przyjęliśmy uchwałę. Przechodzimy teraz do druku D, czyli do uchwały w sprawie nadania tytułu zasłużony dla miasta Konstantynowa Łódzkiego pani Mariannie Gryni. I poproszę pana kierownika Kaspra Demko o krótkie uzasadnienie. Pani Marianna Grzynia jest byłą więźniarką niemieckiego obozu Lager in Konstantynow, która doświadczyła straszliwej obozowej kaźni i należy do nielicznej dzisiaj grupy ocalałych więźniów niemieckiego obozu.
Marianna Brynia w historii Konstantynowa Łódzkiego zapisała się jako inicjator powstania pomnika upamiętniającego ofiary niemieckiego obozu koncentracyjnego Lager in Konstantynow. Stała na czele Społecznego Komitetu do spraw budowy pomnika polskich ofiar niemieckiego obozu w Konstantynowie Łódzkim. Dzięki jej determinacji i wieloletniej wytrwałości 22 maja 2010 roku został oddany hołd ofiarom niemieckiego obozu. Nie wolno zapominać o przeszłości, to nasza historia. Trzeba ją pielęgnować i budować tożsamość narodową, bo w tym jest siła i mądrość. Słowa Marianny Grymi stanowiły credo działań mających na celu wybudowanie, odsłonięcie i poświęcenie pomnika upamiętniającego ofiary obozu w latach 1940-1943. Ten wysiłek o pamięć minionych tragicznych wydarzeń jest pielęgnowany w każdą rocznicę odsłonięcia pomnika. Działania pani Marianny Grymi i walka o prawdę historyczną wpisała nasze miasto w historyczną mapę miejsc martyrologii II wojny światowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię rocznej komisji do rozpatrywania wniosku o nadanie tytułu. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do dyskusji. Proszę pan Michał Paśniewski. Ja mam takie pytanie do pana burmistrza właśnie z tym pięknym cytatem pani Marianny Grymi o pamięci historycznej. Dlaczego miasto nie uczestniczy w obchodach, nie uczestniczyło, nie było sztandaru miasta na ostatnich obchodach, które miały miejsce w sobotę rocznicy Chrztu Polski? Przepraszam bardzo, czy pana pytanie dotyczy nadania tytułu zasłużony dla miasta Konstantynowa Łódzkiego z tym sztandarem? Dobrze, to odłożę dyskusję na później. Dziękuję bardzo. Zapraszam po sprawach różnych po zadanie tego pytania. Nie widzę więcej pytań. Przystępujemy do głosowania. Jest to projekt uchwały nr 26, łamany przez 207, łamany przez 16 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 6 października 2016 roku w sprawie nadania tytułu zasłużony dla miasta Konstantynowa Łódzkiego. Uchwała dotyczy oczywiście pani Marianny Grymi. Kto jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Tym samym jednogłośnie przyjęliśmy uchwałę. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 10. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi przez burmistrza. Wpłynęło już do mnie kilka interpelacji i taka informacja dla radnych na przyszłość. Interpelacje chciałbym przyjmować w tym punkcie, w punkcie 11, nie natomiast przed samą Radą Miejską, ponieważ to dość długo trwało i opóźniło nam się rozpoczęcie rady. Do mnie w tej chwili, w dniu dzisiejszym, wpłynęły dwie. Dwie interpelacje od pana Jacka Jakubowskiego. Dwie interpelacje od pana Konrada Sudry. Dwie interpelacje od pani Jadwigi Czekajewskiej. Pani Ela Jabłońska złożyła w tej chwili też dwie interpelacje. Rozumiem, że pani Gabriela Szczepaniak też składa interpelacje, tak? Poproszę. Ja bym prosił panie przewodniczące o krótką informację, czego dotyczą poszczególne interpelacje. Ja się tego cieszę.